Zapraszam serdecznie małżonka kandydata na prezydenta Warszawy, Patryka Jakiego. Wielkie brawa! Dziękuję bardzo Państwu. Nie ukrywam, że jestem trochę w lekkiej tremie, więc bardzo proszę Państwa o wyrozumiałość. Ale jestem tu z ważnego bardzo powodu i bardzo się cieszę, że mam szansę powiedzieć kilka słów, które już od dawna krążyły gdzieś po mojej głowie. Chciałam się z nimi z wami podzielić. No, wszyscy znacie mojego męża, Patryka Jakiego. Wszyscy go znacie jako osobę taką bardzo energiczną, zaangażowaną, bardzo pracowitą, bardzo pracowitą. I to jest oczywiście prawda, ten obraz jest jak najbardziej prawdziwy, ale mam wrażenie, że gdzieś nie są też podkreślane takie cechy jego osobowości, które dla mnie, jako jego żony, są najistotniejsze. Bo z jednej strony znamy go jako takiego bardzo nieprzejednanego w walce o taką lepszą naszą przyszłość polityka, człowieka, a z drugiej jest bardzo troskliwym i ciepłym ojcem, na którego ja i Radio zawsze możemy liczyć. Dzięki temu ja mam osobiście taką świadomość i pewność, że kiedykolwiek pojawiłyby się na naszej drodze problemy, to on na spokojnie nad tym usiądzie i znajdzie rozwiązanie i będzie odpowiedzialny. I wiem, że to świadectwo, które Państwu teraz daję jako jego żona i jako mama jego syna Radzia, te cechy, które ja dostrzegam na co dzień, również Państwo dostrzegą teraz dzięki temu, co tutaj na tej konwencji się dzieje. I chciałabym, żeby pamiętali Państwo, że jest to człowiek, który zarówno w życiu publicznym, jak i przede wszystkim prywatnie jest taki stabilny i pewny. Można na niego liczyć i wiadomo, że wszystko, co sobie zaplanuje, zrealizuje. Dziękuję. Chciałabym teraz zaprosić moich dwóch najważniejszych mężczyzn w moim życiu, Radzia i Patryka. Zapraszam. Wielkie brawa. Wielkie brawa. Wielkie brawa. Cześć, moje dziecko powiedziało.